przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest pan Marcin Krzyżanowski, orientalista, przedsiębiorca, wykładowca akademicki oraz były dyplomata. Witam serdecznie, panie Marcinie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W Iranie wybuchły masowe protesty w związku ze śmiercią młodej kobiety Maszy Amini, która to zmarła po zatrzymaniu przez tak zwaną policję obyczajową. Co my do tej pory wiemy, panie Marcinie, o tej sprawie, bo tłumaczenia są różne ze strony władzy, różne są ustalenia też rodziny chociażby dziewczyny. No i dlaczego ta kobieta, ta dziewczyna została w ogóle zatrzymana, no i w jakich okolicznościach to się stało? Dlaczego i w jakich okolicznościach? Wiemy tyle, że Mahsa Amiri, 22-letnia Kurdyjka, w zeszłym tygodniu została podczas rodzinnej wycieczki do Teheranu zatrzymana przez Gashte Ershod, czyli tak zwaną policję obyczajową, formację, która w Iranie właśnie służy temu, by pilnować przestrzegania norm ubioru, norm zachowania i innych norm społecznych mających swoje oparcie w prawie stanowionym. Została zatrzymana, jej bratu powiedziano, że po kilku godzinach kursu reedukacyjnego zostanie wypuszczona na wolność bez dalszych konsekwencji. Niestety z komisariatu policji, na której była zatrzymana, z komisariatu policji, w którym była zatrzymana, trafiła do szpitala według oficjalnego stanowiska władz. Miała doznać ataku serca i zemdleć na posterunku. Zapadła w śpiączkę, z której niestety się nie wybudziła i już w piątek dyrekcja szpitala, w którym Mahsa przebywała, podała do publicznej wiadomości informacje o jej śmierci, co z kolei przedostało się do mediów społecznościowych Iranu i wywołało trwające do dzisiaj i przybierające wciąż bezustannie do chwili obecnej na sile protesty. Dodajmy tylko, rodzina powiedziała, że dziewczyna nigdy nie miała problemów z sercem. No i pojawiają się, prawda, podejrzenia, że mogła być po prostu torturowana przez policję. Powiedzmy, panie Marcinie, żeby to wybrzmiało, ona została zatrzymana za to, że nie miała hidżabu, prawda, czyli tej chusty zasłaniającej głowę, a kobiety w Iranie taką chustę powinny nosić. Tak, że ściślej mówiąc, hijab to jest, czy też hijab, spolszczając wymowę, to jest generalnie zasłona, to nie, no nie tak, dotyczy to, tylko włosów. Tylko uprościłem. Mhm. Dokładnie, ale generalnie rzecz biorąc, tak, została zatrzymana za niewłaściwy ubiór. Trudno powiedzieć, czy był to za krótki płaszczyk, który Iranki też powinny nosić, czy właśnie zbyt niedbale założona chusta, czy może zdjęta całkowicie na kilka chwil chusta, bo też warto wspomnieć o tym, że Iranki, no ja to obserwuję od jakichś dwóch lat, coraz częściej po prostu przestają, zwłaszcza w okresie letnim, w okresie upałów, nosić tą chustę. W tym momencie, zwłaszcza w północnym Teheranie, no może nie akurat w tym momencie, w sensie kilku miesięcy wstecz, można było zobaczyć bardzo dużo kobiet, które po prostu chodziły bez chusty. Wywoływało to z reguły do tej pory tylko retoryczną reakcję władz, ale niedawno w związku właśnie z coraz większą liczbą kobiet chodzących z odsłoniętymi włosami, władze nakazały Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i w tym również tej Policji Obyczajowej, no nieco bardziej konkretne przyłożenie się do obowiązków. Stąd też wzrost liczby zatrzymań, aresztowań, wzrost aktywności Ershodu, którego to patron właśnie zatrzymał nieżyjącą już Mahsę. No i najprawdopodobniej doprowadził do jej śmierci w wyniku pobicia. Powiedzmy jeszcze, panie Marcinie, w takim razie w tej części, zanim powiemy o protestach, które rozlały się po wielu miastach Iranu, to czym jest policja obyczajowa? Jakie ma ona kompetencje, jakie ma uprawnienia? Rozumiem, że jest to dziecko w cudzysłowie rewolucji z roku 79.
Zgadza się. Po 79 zostały zapoczątkowane bardzo znaczące reformy obyczajowe, między innymi właśnie obowiązek zakrywania włosów. I tutaj policja obyczajowa podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, jest formacją taką częściowo umundurowaną, aczkolwiek niewyposażoną w środki przymusu bezpośredniego, nie funkcjonuje tak jak policja. Są to przeważnie mieszane patrole dwóch kobiet i jednego mężczyzny, również funkcjonariusze oczywiście, która to policja, no tak bardzo prosto rzecz ujmując, jeździ sobie po mieście, przeważnie przez miejsca znane z rozpusty, jak takie zachowania określa władza, i przywołuje do porządku. No i jest znana z tego, że część jej funkcjonariuszy no, traktuje zatrzymanych bardzo brutalnie. No, po prostu używa nielegalnej, co warto podkreślić, przemocy fizycznej wobec zatrzymanych. I intensywność działań RSZOD-u zależy od bardzo wielu czynników, w szczególności od bieżącego stanowiska władz i przynależności przeważnie prezydenta i ministra spraw wewnętrznych do danego stronnictwa politycznego. Na przykład za poprzedniego prezydenta Hassana Rouhaniego te patrole RSZOD-u były marginalne. Mi się przez 4 lata, kiedy mieszkałem w Iranie za jego kadencji w Teheranie, zdarzyło dosłownie dwa razy takowe zauważyć. Ich intensywność w porównaniu z czasami Ahmadinejada bardzo, bardzo zmalała. No a teraz za Raisiego i jeszcze w obliczu coraz bardziej powszechnej niechęci do hidżabu, do zasłaniania włosów w szczególności, znowu zyskują na intensywności, gdyż no, władza nie może, względnie nie chce sobie pozwolić na ustępstwa w tym temacie. A moim i waszym gościem jest pan Marcin Krzyżanowski, orientalista, przedsiębiorca, wykładowca akademicki oraz były dyplomata. Rozmawiamy o Iranie. W Iranie po śmierci Mahsy Amini, młodej dziewczyny, która zmarła po zatrzymaniu przez tak zwaną policję obyczajową. No, oficjalnie doznała zawału serca. No, nieoficjalnie rodzina tak twierdzi, ona nigdy problemów z sercem nie miała, więc pada podejrzenie, że po prostu mogła być torturowana. No i po jej śmierci wybuchły w Iranie masowe protesty. Dlaczego śmierć, panie Marcinie Amini, wywołała, no właśnie, po pierwsze protesty w jej rodzinnym Kurdystanie, w prowincji Kurdystan, leżącym w granicach Iranu, oraz w innych miastach? W Teheranie na ulicę wyszły tysiące ludzi. To śmierć jest oczywiście wydarzeniem tragicznym, ale dlaczego akurat no, śmierć jednej osoby w skali całego kraju wywołała taki gniew w tym akurat momencie? Znaczna część, jeśli nie większość społeczeństwa irańskiego jest niezadowolona i sfrustrowana. Część społeczeństwa irańskiego została przez obecne władze tak naprawdę wypchnięta na margines. W ciągu minionych 4 lat w Iranie zaszły bardzo istotne zmiany w sposobie prowadzenia polityki. Tak zwani twardogłowi, jastrzębie reżimu de facto wypchnęły tych umiarkowane stronnictwa z polityki. Znaczna część irańskiego społeczeństwa nie ma w tym momencie swojej reprezentacji politycznej. Do tego znaczna część od, można powiedzieć, samego początku, z samej zasady, sprzeciwia się ograniczeniom obyczajowym nakładanym przez Republikę Islamską. No i do tego należy dodać trwający tak de facto od 2018 roku bardzo głęboki kryzys ekonomiczny. No i to wszystko sprawia w dużym uproszczeniu, że społeczeństwo irańskie no jest, no może nie beczką prochu, ale jest kłębkiem nerwów. I obecne protesty nie są w Iranie czymś wyjątkowym. Są tak naprawdę w tak niepisaną, można powiedzieć, tradycją.
Każdego roku już od ładnych kilku lat Iran staje w obliczu właśnie masowych protestów. Przyczyny z reguły były stricte ekonomiczne. Te największe protesty w ostatnich latach, najbardziej krwawe również, miały miejsce w 2019 roku przy okazji podwyżek cen paliwa. Rok później mieliśmy dużo mniejsze, ale też protesty związane ze wzrostem bezrobocia i niskimi pensjami w budżetówce. Tradycją niemalże Isfahanu na przykład są rokroczne protesty z powodu suszy i niewłaściwej gospodarki wodnej prowadzonej przez władze. W maju mieliśmy znowuż protesty związane z podniesieniem cen żywności. Więc Irańczykom naprawdę niewiele trzeba, żeby wyjść na ulicę. I tutaj te protesty po śmierci Mahsy są częścią tego dużego procesu, jakim podlega społeczeństwo irańskie. To, co jest pewną nowością w bieżących protestach, jest to, że bardzo szybko, bo właściwie natychmiast protestujący zaczęli bezpośrednio i wyraźnie uderzać w najwyższe władze republiki, w szczególności w najwyższego przywódcę, który do tej pory był taki dość nietykalny, jeśli chodzi o protesty, przynajmniej jeśli chodzi o protesty ekonomiczne, za które łatwiej było obwinić tego czy innego ministra albo rząd i prezydenta w całości. Natomiast tutaj z racji tego, że u przyczyn śmierci Mahsy leżą kwestie religijne, kwestie obyczajowe, no to obrywa się również przywódcy, co, jak wspomniałem, do tej pory było w Iranie pewnym tabu. Jak te protesty, panie Marcinie, zareagowały na władze? Bo z jednej strony oczywiście posłano służby przeciwko demonstrantom, doszło do aresztowań, no ale z drugiej strony prezydent Ibrahim Raisi miał rozmawiać z rodziną Amini i miał powiedzieć, że ona była córką Irana, więc także po części jego córką, więc wyrazy współczucia złożył też przedstawiciel najwyższego przywódcy. Więc właśnie władze próbują z jednej strony zapanować na ulicy, a z drugiej strony gdzieś łagodzić te napięcia właśnie w taki sposób, próbując z rodziną rozmawiać. Zgadza się, bo to, co warto podkreślić, a co może zabrzmieć bardzo brutalnie albo bardzo dziwnie w uszach polskiego odbiorcy, to, że władze jak do tej pory, biorąc pod uwagę sytuację w Iranie, biorąc pod uwagę dotychczasowe sposoby radzenia sobie z protestami w latach poprzednich, do tej pory władze nie podjęły działań mających na celu zdławienie tych protestów. Miałem okazję obserwować kilkakrotnie, jak to wygląda, i na razie władze starają się łagodzić nastroje. Na razie władze nie idą na konfrontację z protestującymi. Wydaje mi się, że jest to część właśnie strategii obliczonej na to, żeby nie eskalować konfliktu, żeby nie dopuścić do powtórki z 2019 roku. Aczkolwiek też już da się z takich medialnych pomruków radykałów wyczytać, że cierpliwość władz powoli zaczyna się kończyć, zwłaszcza że protesty przybierają na sile. I należy się spodziewać, że w najbliższych dniach dojdzie do przełamania, do takiej generalnej próby sił. Dodajmy, że prezydent Ibrahim Raisi zapowiedział śledztwo. Oczywiście zachodnie media komentujące sytuację gdzieś tam podnoszą głosy, że na ile ono będzie oczywiście to śledztwo rzetelne i wyjaśni okoliczności. A moim i waszym gościem cały czas pan Marcin Krzyżanowski, orientalista, przedsiębiorca, wykładowca akademicki oraz były dyplomata. My rozmawiamy o Iranie. W Iranie wybuchły masowe protesty w związku ze śmiercią młodej kobiety zatrzymanej przez tak zwaną policję obyczajową. Różne wersje, miała być nie stosownie ubrana, mówi się, że mogła nie mieć zasłoniętych włosów, takiej
taki obowiązek mają Iranki i za to miała zostać zatrzymana. Zmarła po zapadnięciu w śpiączkę, no i przyczyny są cały czas niewyjaśnione, chociaż ta oficjalna wersja służb jest taka, że miała zawał serca. Co nam te protesty, panie Marcinie, i te wszystkie okoliczności związane z aresztowaniem Mahsy Amini? To, że no właśnie nie zakryła prawdopodobnie tych włosów, mówi pan, że coraz więcej Iranek nie chce tego robić, szczególnie latem. Mówią nam o sytuacji w Iranie, no właśnie jeśli chodzi o prawo religijne, o szariat, ten szariat tak interpretowany oczywiście przez najwyższego przywódcy i to otoczenie twardogłowych, no i też pewną obyczajowość. Czy to jest tak, że to jest kolejny dowód tego, że to, co chcą twardogłowi, to, co chce przywódcy religijni, ajatollahowie, a to, co chce społeczeństwo, zaczyna się coraz bardziej rozjeżdżać? I tak, i nie, bo trzeba pamiętać o tym, że z jednej strony mamy właśnie społeczeństwo, nazwijmy to sekularyzowane społeczeństwo, społeczeństwo nowoczesne, przeważnie są to przedstawiciele klasy średniej i wyższej z dużych ośrodków miejskich, a z drugiej strony mamy też bardzo duże poparcie dla republiki, mamy bardzo dużą religijność i taką religijność z naszego punktu widzenia radykalną, więc nie jest tak, że garstka duchownych narzuca 80-milionowemu narodowi to, jak ma się ubierać i jak żyć, gdyż no, trudno określić, ilu Irańczyków szczerze popiera republikę, ale w chwili obecnej no, obawiam się, że jest to no, co najmniej 50 kilka procent. Irańskie społeczeństwo coraz bardziej się rozwarstwia. Z jednej strony sytuacja ekonomiczna doprowadza do pauperyzacji społeczeństwa, do frustracji młodych ludzi, a z drugiej strony dla bardzo wielu Irańczyków Islamska Republika staje się gwarantem stabilności, gwarantem dobrobytu i gwarantem tego, że właśnie prawo religijne będzie przestrzegane. Czy można powiedzieć, że młodzi na przykład bardziej się sekularyzują, czy im bardziej przeszkadza to tak restrykcyjne prawo, a ci starsi, no właśnie tak jak pan powiedział, szanując prawo, szanując stabilność władzy, popierają, czy ten podział, o którym pan mówił, przebiega no nie tylko przez, jeśli chodzi o wiek, czy o podział na no właśnie starsze, młodsze pokolenie? Nie tylko. Oczywiście więcej zwolenników liberalizacji i sekularyzacji Iranu znajdziemy wśród młodych niż wśród starych, ale nie jest tak, że młodzi chcą liberalizmu, a starzy Koranu. Absolutnie nie. Zresztą wystarczy popatrzeć, przyjrzeć się chociażby materiałom wideo z czy tegorocznych, czy zeszłorocznych, czy jeszcze wcześniejszych protestów. Z jednej strony mamy demonstrantów z reguły młodych, no bo też no nie oszukujmy się, no to trzeba dysponować pewną siłą, energią i wytrzymałością, żeby móc chociażby uciekać przed policją. A z drugiej strony mamy tak zwanych basidżów, czyli siły mobilizacji ludowej. Gdybym miał do czegoś porównać tą formację, no to byłoby to nasze rodzime komunistyczne ORMO. I trzon tej formacji przytłaczającą większość ochotników, co jest istotne, ochotników w tej formacji, to są właśnie młodzi, bardzo religijni oczywiście w tym radykalnym tego słowa znaczeniu, ludzie, którzy uważając, że tłumiąc protesty, że tłukąc demonstrantów, oni bronią Republiki Islamskiej, która to Republika Islamska z kolei broni jedynej prawdziwej religii, jaką jest Islam. To ostatnie pytanie, panie Marcinie. Czy te protesty mogą coś zmienić? Oczywiście nie pytam, czy to doprowadzi do rewolucji, bo myślę, że nie, tak nie będzie i pan pewnie też jest takiego zdania. Natomiast czy one coś mogą zmienić? Właśnie, nie wiem, policja obyczajowa zostanie trochę wycofana w cień, tak jak pan mówił, tak jak to było za prezydenta Rouhaniego. No czy władze właśnie pójdą na zwarcie, te protesty gdzieś tam wygasną, no i będzie znowu chwila spokoju aż do
następnych, tak jak pan powiedział, prawda, dość cyklicznych protestów w Iranie. Wydaje mi się, że to drugie rozwiązanie jest dużo bardziej prawdopodobne. Nie wykluczam, że dojdzie do jakichś tymczasowych zmian typu właśnie lekkiego poluzowania norm obyczajowych, lekkiego wyciszenia działań Erszodu. Może jakaś dymisja w strukturach siłowych, żeby pokazać, że oto do zaniedbań doszło, winny został ukarany i teraz będzie lepiej. Bo to, co jest bardzo istotne, to, że władze mówią w tym temacie jednym głosem. Owszem, jest im bardzo przykro, że doszło do takiego zdarzenia. Owszem, szanują prawo ludzi do protestów, ale jednocześnie podkreślają, że zarówno obowiązek hidżabu, jak i istnienie Erszodu, jak i cała tutaj ta polityka obyczajowa Republiki Islamskiej jest słuszna. Że owszem, wypadki się zdarzają i oto właśnie zdarzył się taki wypadek, ale nasze działania są słuszne, jedynie słuszne można by powiedzieć. W związku z tym wątpię, żeby na dłuższą metę coś się zmieniło. Zresztą jak obserwuję już od kilkunastu lat Iran, to szczerze powiem, no nie jestem w stanie wskazać żadnej długofalowej zmiany po tego typu protestach. Kropkę stawiamy. Marcin Krzyżanowski, orientalista, przedsiębiorca, wykładowca akademicki oraz były dyplomata, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie Marcinie za rozmowę. Dziękuję również. Do widzenia panu. Do widzenia państwu. To była Róża Wiatrów. Ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień.